Środa, 22 listopada, czas na główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, zapraszam. Las czy droga przez las? Takiego dylematu nie mają urzędnicy z Katowic, którzy w planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczyli szeroką i dzielącą las drogę. Mieszkańcy nie chcą spalin, hałasu i niszczenia przyrody. Na razie odbili się od urzędniczej ściany, ale liczą na to, że właściwą decyzję podejmą radni. Łukasz Kądziołka. W Katowicach na ulicy Owsianej ruch jest spory. A w przyszłości może być jeszcze większy. Miasto ma gotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z nim równolegle do tej drogi będzie możliwe wybudowanie kolejnej, ale dużo szerszej. W miniony weekend mieszkańcy zorganizowali spacer, żeby pokazać swój sprzeciw. Droga, która ma zdewastować w całości lasy panewnickie i przeciąć je na pół. Mieszkańcy nie mają wątpliwości, że to będzie miało fatalne skutki. Wpłynie na pewno negatywnie. Na pewno negatywnie. I nie chcemy, aby do tego dopuścić. Prawie 500 osób podpisało się pod uwagami dotyczącymi tzw. nowej Owsianej. Jednak najwyraźniej argumenty mieszkańców nie przemówiły do urzędników. Wszystkie te uwagi zostały odrzucone w całości lub częściowo, ale odrzucone. I miasto jest po prostu głuche na to, co mówią mieszkańcy. Droga miałaby docierać mniej więcej do tego skrzyżowania. Jednak według mieszkańców taki projekt niewiele wnosi. Nadal w godzinach szczytu panewniki będą zakorkowane. Ta droga nie zwiększy tej prędkości i komfortu ruchu, bo i tak przy połączeniu z A4 będzie wąziutka jednopasowa jak do tej pory, ponieważ Ruda Śląska i Chorzów nie planują tego w swoich planach. Musiałyby wydłużyć tę trzypasmową drogę razy dwa kierunki, czy dwupasmową razy dwa kierunki o szerokości 40 metrów. To się nie stanie. Może rozbudowa dróg w tym rejonie miałaby więcej sensu, gdyby udało się je poprowadzić aż do autostrady A4. Jednak tu kończą się Katowice, a zaczyna Ruda Śląska, która właśnie zajmuje się planami dla tych terenów i rozbudowy ulicy Gościnnej na razie nie planuje. W czwartek w sprawie planu zagospodarowania decyzję podejmie Rada Miasta. Niektórzy radni już wiedzą, jak zagłosują. Z jednej strony my będziemy mieli jakieś dodatkowe udrożnienie, w szczególności tego ronda, które leci od Kochłowic. Natomiast z drugiej strony pojawi się dosyć duża wycinka drzew, zostaną zniszczone siedliska zwierząt, zwiększy się natężenie ruchu, bo jeżeli powstanie nowa droga, to musimy liczyć się z tym, że również nowe potoki samochodów tą drogą pojadą. Mimo wszystko miasto widzi potrzebę usprawnienia ruchu w panewnikach. Obecnie ulica Owsiana nie spełnia standardów. Stąd taka propozycja i w związku z tymi parametrami ulicy Owsianej też nie ma możliwości wprowadzenia transportu publicznego w tamtym rejonie. Katowice nie przesądzają jednak na tym etapie, że droga kiedykolwiek powstanie. Nie ma projektu budowlanego, który by określał, jakie by były parametry i dokładny przebieg tej inwestycji, bo zaznaczamy po prostu mniej więcej obszar, w którym ona mogłaby przebiegać, w związku z czym jest absolutnie za wcześnie, żeby mówić o jakichkolwiek szczegółach. Mówimy tylko i wyłącznie o miejscowym planie. O tym, czy droga w ogóle będzie mogła powstać, zadecyduje głosowanie podczas sesji Rady Miasta. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 11 w powiecie tarnogórskim pomiędzy Tworogiem a Pustą Kuźnicą. Zderzyły się tam samochód osobowy i ciężarówka. Na miejscu zginął kierowca osobówki. Wpływ na wypadek mogły mieć trudne warunki atmosferyczne. Fatima Orlińska. Do wypadku doszło przed świtem na prostym odcinku drogi. Wstępne ustalenia policji wskazują, że do zderzenia mogło dojść z powodu nadmiernej prędkości osobówki, na co wskazują ślady hamowania. Siła uderzenia była tak duża, że z Forda wypadł silnik. Jak wstępnie ustalili policjanci na miejscu zdarzenia, kierujący osobowym Fordem, 48-letni mieszkaniec powiatu lublinieckiego, jadąc od strony Tworoga w kierunku Lublińca, z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z ciągnikiem siodłowym z naczepą. Ciągnik ten to było Volvo, który prowadził 26-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Niestety ten pan z osobówki poniósł śmierć na miejscu, natomiast kierowcy ciągnika siodłowego nic się nie stało, był on trzeźwy. Na miejscu wypadku pracowała policja pod nadzorem prokuratury i w obecności Inspekcji Transportu Drogowego. Prokuratura zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok 48-latka. Przeprowadzone zostaną też badania na obecność alkoholu i substancji odurzających. Przez kilka godzin droga była całkowicie zablokowana. Na miejsce przybyło 6 zastępów straży pożarnej. Nasze działania w głównej mierze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Nie było konieczności rozcinania pojazdu osobowego, ponieważ duża siła uderzenia rozrzuciła elementy pojazdu
na drogę. Dalsze działania to było wspomaganie czynności innych służb. Był typowy wyciek płynów eksploatacyjnych z pojazdów. Wycieki zostały zneutralizowane i uprzątnięte. I kolejne czynności to było uprzątnięcie elementów pojazdów z jezdni. Teraz, kiedy w nocy występują pierwsze przymrozki, warunki na drogach, zwłaszcza z samego rana, mogą być trudne. Policja apeluje więc o ostrożność oraz wymianę opon na zimowe. Przybędzie mieszkań w Sosnowcu. Jedna inwestycja już dobiega końca, a druga niebawem ma ruszyć. Dzięki temu na rynek nieruchomości trafi tam około 350 lokali. Właśnie rozpoczyna się nabór na mieszkania, które zbudowało TBS. Łukasz Kądziołka. Nowe mieszkania w Sosnowcu na osiedlu Naftowa budowa zmierza do końca, a w tym tygodniu pierwsi chętni będą mogli zobaczyć, jak wyglądają lokale w jednym z sześciu nowych budynków. Na budynku numer 1 są już końcowe prace wykończeniowe, na budynku numer 2 podobny zakres robót, na budynkach 3 trwają roboty płytkarskie. Na budynkach 4, 5, 6 też rozpoczęto prace wykończeniowe. W budynkach przy ulicy Naftowej będzie łącznie 288 lokali, od kawalerek po czteropokojowe. Łazienki wykończone płytkami z wanną lub prysznicem oraz umywalką i WC. W części mieszkań będą też zlewozmywak i kuchenka. Inwestycja realizowana przez miasto i będziński TBS ma być gotowa w połowie przyszłego roku. Żeby starać się o najem, trzeba będzie spełniać konkretne warunki. To jest pierwsze nieposiadanie tytułu prawnego do lokalu lub też oświadczenie o zrzeczeniu się tego tytułu prawnego w chwili podpisywania umowy najmu, a drugi element to jest kryterium dochodowe, które jest wyliczane zgodnie z wymaganiami ustawowymi w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Najemca mieszkania w nowych blokach przy ulicy Naftowej będzie musiał ponieść koszty tzw. partycypacji i kaucji w wysokości rocznego czynszu. Jak wylicza miasto, przy mieszkaniu o powierzchni 41 m2 najemca musi zapłacić około 62 tysięcy złotych. W Sosnowcu powstanie też inna mieszkaniowa lokalizacja. Na Klimontowie widać na razie wycięte drzewa pod budowę, ale nabór już ruszył. Tutaj będą inne zasady. Przewidujemy możliwość dojścia do własności po 15 latach, więc jeżeli ktoś po tych 15 latach dojdzie do wniosku, że dobrze mu się żyje w tym miejscu, będzie mógł zwrócić się do spółki z wnioskiem o wykup takiego mieszkania. Przy ulicy Hubala Dobrzańskiego powstaną 94 mieszkania w dwóch budynkach. Osoby, które podpiszą umowę, będą musiały ponieść 20% kosztów budowy lokalu mieszkalnego. Jednak tutaj na mieszkanie trzeba będzie poczekać, bo inwestycja ma być gotowa w 2025 roku. Nabór chętnych na najem już ruszył, a otwarcie naboru dla inwestycji przy ulicy Naftowej zaplanowano 27 listopada. Po kilkumiesięcznej batalii pomiędzy urzędnikami a społecznikami gliwicka fabryka drutu została wpisana do rejestru zabytków. Pod ochroną znalazły się m.in. budynek łaźni, warsztatu, kotłownia wraz z kominem czy skład drutu. Decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ma umożliwić realizację przyszłych nowych inwestycji na terenie XIX-wiecznego obiektu, choć gmina nie jest zainteresowana odkupieniem obiektów od prywatnego właściciela. Karolina Komada. Po wielu miesiącach starań zespół zabudowy dawnej fabryki drutu został wpisany do rejestru zabytków. Czekali na to m.in. okoliczni mieszkańcy. A co to wszystko muszą likwidować, zniszczyć? Przecież to ktoś na to pracował. Ile ludzi tam pracowało, zadowoleni. Ja jestem za tym, żeby to zostało. Nie wyburzać, niech to będzie rewitalizowane, niech się tam coś dzieje ciekawego. I coś ciekawego może się dziać. Konserwator objął bezwzględną ochroną tylko kilka budynków. Ta uliczka właśnie, tu, że w tym przypadku jest ściana tylko, nie? Z tych hal. Pod ochroną znalazły się m.in. budynek łaźni, kotłownia wraz z kominem, ciąg zabudowy dawnej kuźni łańcuchów oraz południowo-zachodnia elewacja budynków fabryki. Też uważam, że jest to dość cenny kompleks takiej architektury przemysłowej, który no, zachował się w pobliżu centrum śródmieścia Gliwic. I dlatego też ten kompleks został wpisany do rejestru. Mówię częściowo, ponieważ została wpisana właściwie tylko ta część, gdzie jest taka ulica wewnętrzna, jakby, która jest najbardziej klimatyczna i moim zdaniem wartościowa również architektonicznie i urbanistycznie w układzie. Gliwiccy urzędnicy oceniają decyzję jako racjonalną i potwierdzają, że w ostatnich miesiącach kontynuowali przygotowania do nowego zagospodarowania przyległego terenu, co ma przyciągnąć prywatnych inwestorów. Miasto przygotowuje ten teren takimi działaniami w okolicy, to znaczy planujemy tam na przykład przebieg traktu, takiej ścieżki pieszo-rowerowej, chcemy wykonać tunel, połączyć ten teren z
terenem centrum przesiadkowego, tak żeby był tam lepszy dostęp pieszy, rowerowy, żeby podnieść jego atrakcyjność komercyjną, co powinno zachęcać inwestorów komercyjnych do tego, żeby tam zainwestować, żeby ten teren mógł żyć. O 170-letnie zabudowania walczyło m.in. Stowarzyszenie Miasto Ogród Gliwice. Pod petycją do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i prezydenta Gliwic podpisało się ponad 1000 osób. Aktywiści porównują fabrykę drutu do podobnych obiektów w Polsce, które już wcześniej zostały objęte ochroną. Drucianka w Warszawie, podobna fabryka drutu jak ta nasza gliwicka, z tym, że dużo młodsza, która jest pod ścisłą ochroną konserwatora. Jest tam, jest teraz adaptowana i modernizowana i rozbudowywana na centrum, takie kulturalno-biznesowo-mieszkaniowe. Jest no, perłą Warszawy. Także mamy w Gliwicach naprawdę fantastyczne miejsca, które warto uratować. A ta fabryka drutu jest takim świadectwem rozwoju. Zarówno mieszkańcy, jak i urzędnicy chcą, żeby na teren obiektu wróciło życie. To jednak może nie być takie proste, bo obiekt należy do prywatnej firmy, a teraz wszystkie prace będą musiały być konsultowane z konserwatorem zabytków. Po całkowitej przebudowie sosnowieckie Egzotarium zostanie otwarte 2 grudnia. Właśnie zostały podane ceny biletów wstępu. Preferencje będą mieć mieszkańcy Sosnowca, a także rodziny. Znane są ceny biletów wstępu do Ogrodu Botaniczno-Zoologicznego w Sosnowcu, czyli nowego egzotarium. W cenniku obowiązuje kilka zasad. Po pierwsze, bilety kupione przez internet będą nieznacznie tańsze niż te kupione w kasie. Na duże zniżki mogą liczyć mieszkańcy Sosnowca, którzy mają sosnowiecką kartę miejską. W obiekcie będą obowiązywały bilety normalne, ulgowe oraz rodzinne dla rodziców z maksymalnie 2 dzieci. Honorowana będzie też karta dużej rodziny. Cennik przewiduje również zakup karnetów wielokrotnego wejścia oraz biletów grupowych. Dodatkowo trzeba będzie zapłacić za wynajęcie audioprzewodnika. Otwarcie egzotarium z uwagi na przesuwające się prace budowlane przekładane było kilkukrotnie, a ostatecznie zostanie udostępnione mieszkańcom 2 grudnia. W nowym Centrum Edukacji Ekologicznej będą nie tylko egzotyczne gatunki flory i fauny, ale również edukacyjna ścieżka i palmiarnia. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w środę. Jutro czekamy o stałych porach. Do zobaczenia.